Hello, hello wszystkim, 6 rano. Właśnie chciałem jeszcze raz zacząć jakby tak od nowa. Podkreślić wszystko, co było do tej pory i zaczniemy od nowa, tylko tak po kolei. Każdy z nas słyszał takie powiedzenie, że w medycynie jak w kinie, wszystko jest możliwe. Uczymy, zauczamy te objawy i mniej więcej przykładamy sobie na pacjenta, a nie rozumiemy, dlaczego to powstaje. I wszystko to dlatego, że w pewnym momencie popełniliśmy taki pełny strategiczny błąd. W dwóch słowach my napisaliśmy anatomię nieżywego człowieka. Jakbyśmy wzięli zegar, który nie działa, i otworzylibyśmy go. Wszyscy byśmy zobaczyli składniki, co z czego się składa ten zegar, ale w rzeczywistości nie wiemy, jak ten mechanizm działa. My wiemy, z jakich części my się składamy, ale nie wiemy tak naprawdę, jak one współpracują i jak one współdziałają. Więc o co chodzi? Ja cały czas dłubię tą dietę. To nie jest wymyślone przeze mnie jakby tam słowo. To każdy z tych produktów, każdy z tych poziomów tak naprawdę ma bardzo duże znaczenie. Wydziały lekarskie, które szkolą nowych lekarzy, opuszczałem ten temat. Dieta w ogóle kompletnie nie jest dotykana. Oczywiście mamy takie kierunki jak dietetyka. Ci ludzie nie mają takiej bazy jak wydział lekarski, więc im ciężko w ogóle zrozumieć ten ekosystem, kiedy oni dotykają go w ogóle powierzchownie. Dieta zwykła tam spożywcza, wegetariaństwo, dieta lecznicza i oczywiście tam szereg innych rodzajów diet. I to są diety, które tak naprawdę bilansują nam składniki albo zmniejszają jakąś ilość spożywanych substancji, albo zwiększają. Jedzenie nie może być zdrowe. Jedzenie może albo pasować do mnie, albo nie pasować. Pierwsze prawo, pierwsze takie motto, które wam powiem na początku. Kto decyduje, co dla mnie jest zdrowe? Nie ja. Ja jestem kierowcą tego ciała. Ja jestem gdzieś tutaj. Więc generalnie co najwyżej mogę słyszeć eka swojego ciała. Tutaj w jamie ustnej znajdują się takie małe żuczki, o których ja cały czas tam dłubałem wcześniej, które się nazywają limfocyty. To są nasi żołnierze. To jest wejście do naszego państwa tam do środka. Więc to on decyduje za mnie, co jest dla mnie dobre, co jest złe. I on skanuje każde jedzenie, wszystko, co ja położę do swojej buzi, co może być wrogiem w naszym organizmie. Są wirusy, grzyby, bakterie. To jest alergen pokarmowy. Wzdęć z gaga, dalej blok metaboliczny między trzustką, wątrobą, blok metaboliczny wchłaniania w jelicie i tak naprawdę dalej już powstają przeciwciała przede wszystkim. I to jest mianownik tego, że my rozpoznaliśmy wroga i przeciwciała to jest taka broń docelowa, która będzie nas chroniła już wewnątrz naszego ciała. My na początku robimy taką konstytucję naszą troszeczkę, czyli pierwsze primo, limfocyt decyduje, co jest dla mnie dobre, co niedobre. Jedzenie może dla mnie tylko pasować lub nie pasować. Nie istnieje istnienie zdrowego. Czyli jeśli ktokolwiek wam powie, że orzeszki są zdrowe, głupota straszna. Na początku limfocyt musi zobaczyć, orzeszek będzie dla nas albo pasował, albo nie. Czyli albo my go będziemy rozkładali i wchłaniali, albo my będziemy z nim walczyli i palili. Drugie prawo dochodzi do tego wszystkiego, czyli my nie wchłaniamy alergenów. Ta dieta nie jest na całe życie, absolutnie. 2-3 tygodnie u najmłodszych do 6-12 tygodni do najstarszych. Ci, którzy już tak naprawdę przez całe życie troszeczkę pouszkodzali swoje ciała. Dalej oczywiście dieta jest częściowa, czyli unikamy bardzo dużych wrogów tak naprawdę. I teraz tak, to są nasze wrogowie na tej stronie. Wszystko. I każdy z was, jak zobaczy, że to na przykład imbir, miód, zupy, Boże, każdy wokół od samego dzieciństwa słyszy, że to jest bardzo zdrowe, to jest w ogóle idealne dla nas żołądek, tamto jest naszą florą po prostu, tamto jest do tego. Więc po prostu zrozumiałem jedną rzecz, za daleko i nie w tą stronę zagalopowaliśmy. I będziemy małymi kroczkami próbowali to wszystko odkręcić w drugą stronę. Więc dziękuję bardzo, że wracacie na nasz kanał, podłączacie jak najwięcej osób. Jeśli będzie nas wystarczająco, zacznę prowadzić z wami streamy weekendowe lub w tygodniu. Zobaczymy, będziemy rozmawiali na temat różnych chorób. Proszę przygotowywać pytania. Ja je uwielbiam tak naprawdę. Dziękuję bardzo i do zobaczenia wam.